Niedziela w gminie Męcinka, taki dziwny piknik, przyszli mieszkańcy w towarzystwie psów. No tak, rzeczywiście, mogłoby się zdawać, że jak na wsi, to psa można spotkać tylko przy budzie i to jeszcze na krótkim łańcuchu, a tymczasem okazuje się, że pomysł, jaki tutaj się pojawił jakiś czas temu, a dzisiaj jest realizowany po raz pierwszy, czyli szkolenie psów przez profesjonalnego trenera, tresera psów, to pomysł trafiony, myślę, że w dychę, bo nikt się chyba nie spodziewał z organizatorów, włącznie ze mną, że tak wielu mieszkańców naszej gminy, ale również i osób, które skorzystały z naszego zaproszenia i są tutaj dzisiaj i spędzają te miłe, słoneczne popołudnie na boisku w Męcińce, przyjechało. To świadczy tylko o tym, że pies, tak jak wspomniałem na początku, to dzisiaj nie jest synonim psa burka na łańcuchu, a pies jest tak naprawdę członkiem naszej rodziny często i od nas zależy, jak jemu będzie się żyło z nami i oraz to, czy jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo sobie, ale również i innym. Organizując ten event, wiele rzeczy było branych pod uwagę, ale jedną z najważniejszych to jest właśnie to bezpieczeństwo. Zobaczcie Państwo, reakcja szczynki. Wrzućmy szczynki najpierw. Tak. To jest Państwa motywacja. Daj mu. Negatyw, pozytyw, jedzenie. I daj mu wszystko wyjeść. Spotkanie w Męcińce. Sporo zainteresowanych dzisiaj przybyło wraz ze swoimi pupilami na spotkanie z profesjonalnym trenerem. Spodziewał się Pan takiego odzewu? No przyznam szczerze, że nie. Myślisz, że będzie kilka osób, może kilkanaście, ale nie przypuszczałem, że aż tak wiele osób przyjdzie z psami. Przegląd różnych psów, różnych ras, różnej wielkości, ale też różnych problemów. Myślę, że za chwileczkę tych pytań będzie o wiele, wiele więcej niż w trakcie tej naszych prelekcji. Z każdym psem się można dogadać, czy tylko z tymi takimi rasowymi? Nie, oczywiście, że z każdym. Kwestia, gdzie postawimy sobie poprzeczkę. Jeżeli postawimy ją wysoko, to nawet jeżeli dojdziemy do połowy, to ten pies i tak będzie wiele potrafił. Ja ciągle powtarzam, że pies nie potrzebuje tyle, ile my chcemy mu dać. To my uczłowieczamy psa. Pies potrzebuje 15-20 minut fajnej zabawy, pracy, niż godzinnego spaceru i łażenia po lesie. Dzisiaj zademonstrował Pan kilka technik. Były też rekwizyty. Tak, ja używam do pracy, tak jak i moi trenerzy, którzy szkolą metodą NEPOPO, zarówno kolczatki, dławika, tak jak i obroży elektronicznej, która jest być może niepopularna, ale to u osób, które zupełnie nie mają pojęcia, jak tego używać i do czego to służy. My używamy wszystkiego i proszę zobaczyć, te psy, mamy to ze sobą, te psy są zadowolone, wesołe, merdają organami. Czy te psy wyglądają na takie, które są szczęśliwe, mimo to używam tych narzędzi? Absolutnie nie, tylko trzeba wiedzieć, jak tego używać. Czy jest sposób na każdego psa, czy zdarzają się takie przypadki, takie naprawdę uparte, że nawet profesjonalny trener ma problemy? To tak jak jest z nami, jak z dziećmi. Ja często podaję przykład pracy z psami, jak i wychowywania dzieci. Nie z każdego dziecka będzie Einstein, tak samo jak nie każdy pies będzie mistrzem świata w jakiejkolwiek federacji, w IPOWIRO. Jasne, u niektórych będzie trwało to zdecydowanie dłużej, u niektórych krócej, a u niektórych nie dojdzie się do takiego poziomu jak u innych. Ale każdy pies potrzebuje pracy i poświęcenia czasu. Gdyby po dzisiejszym spotkaniu ktoś był zainteresowany, chciał zainwestować więcej czasu w swojego pupila, może liczyć na Pana pomoc? Jasne, ja serdecznie zapraszam, jestem tutaj w Jaworze, 3 dni w tygodniu, można zadzwonić, umówimy się na pierwsze zajęcia, tam będzie dodatkowy wykład i jestem przekonany, tak jak tu moi uczniowie pokazywali dzisiaj po 2 miesiącach pracy, co potrafią mi szczeniaki. Dzień dobry, a co Państwa skłoniło dzisiaj do udziału w takim pikniku z psem? Jesteśmy właścicielami 3 piesków. I tak przyjechaliśmy zobaczyć. Pierwsze spotkanie z specjalistą? Pierwsze? Nie, 2 są po psim przedszkolu, a 3 jeszcze nie jest. Mamy trochę niegrzeczne pieski i tak zastanawialiśmy się, czy nie zacząć nad nimi pracować. Także przyszliśmy trochę posłuchać dobrych rad i coś z tym na pewno zrobimy. Także, a też trzeba psy do innych psów dopuszczać,
bo w domu wariują, także niech się trochę też pobawią. Chcieliśmy po prostu zobaczyć, jak można wyszkolić tutaj psa i mówię, mamy młodego szczeniaka i dlatego właśnie zaciekawiło nas takie szkolenie. I to będzie pierwsze spotkanie z takim profesjonalistą? Tak, to będzie pierwsze takie właśnie spotkanie i zastanawiamy się właśnie nad nauką w szkole, także dlatego z ciekawości przyjechaliśmy zobaczyć. W naszym przypadku to jest pierwsze spotkanie z takim specjalistą. Miejmy nadzieję, że zaowocuje. Chodzi głównie o małego pieska, bo duży jest łagodny i spokojny. Posiadamy bull mastiffa, z którym nie ma problemów wychowawczych. Gorzej jest z kundelkiem, który jest bardzo lękliwy. Byliśmy na kilku szkoleniach, ale przyjechaliśmy dowiedzieć się czegoś nowego. Może się czegoś nauczymy, może ktoś nam da jakieś dodatkowe wskazówki, co robimy źle, aby nasz pies też był szczęśliwy w naszym stadzie. Być może chęć zaszczepienia w psu, w psie, nawyków, które już kiedyś znał. Przypomnienie mu, jak powinno wyglądać i również nam, jako właścicielom, jak powinno wyglądać szkolenie psa. No to, że było to darmowe spotkanie i mamy psa z rodowodem, którego chcielibyśmy gdzieś tam na wystawach pokazać. No i mamy nadzieję, że coś się jeszcze też nauczymy, a później oczywiście jakieś pytania będziemy zadawać, nie? To pierwsze takie spotkanie z profesjonalistą? Chodziliśmy do szkółki, ale nie za bardzo zadowolona byłam. Jako przedszkolak chodziła, jak była malutka. A skąd państwo przyjechali do Męcinki? Z Jerzmanic. Aż z Jerzmanic. Tam w okolicy nie było takich inicjatyw? Wie pan, nie było. Nie było czegoś takiego u nas w ogóle. Chodzimy na szkolenia do szkoły, do pana Jacka. No i bardzo nam się podoba, dlatego żeśmy dzisiaj tu przyjechali, żeby po prostu pouczestniczyć w tym, poznać poza tym piękne miejsce. Góry Kaczawskiej okolice. To nie pierwsze spotkanie z specjalistą, rozumiem? Nie, właśnie uczestniczymy na zajęciach, bardzo zadowoleni jesteśmy. I nie żałuję pani tego czasu, bo sporo czasu chyba trzeba zainwestować w pracę z Husky. Wie pan co, my mamy hodowlę psów rasowych, Syberyn Husky, więc ja i tak dużo pracuję i tylko szukam nowych form, które by mi pozwalały, że tak powiem, wprowadzić jakieś nowe rzeczy. Także to mi bardzo pomaga i jest super, bo przy okazji idziemy do ludzi, spotykamy się, wymieniamy się doświadczeniami, także no a dla Syberiana, który jest taką rasą no bardzo niezależną, to też jest ważne, żeby się jakby no, z innymi psami tak jakby spotykał, uczył jakby różnych takich form komunikacji pozytywnych, także polecam wszystkim. Dzisiaj pierwsze spotkanie, ta współpraca gminy z trenerem będzie kontynuowana? No oczywiście, dzisiaj zaczynamy pewien proces, mam nadzieję, no jestem już pewien tak naprawdę, że ten pomysł się przyjął, bo tak wielu ludzi, którzy chciało skorzystać z tego zaproszenia jest tutaj dzisiaj i oczywiście będziemy dalej kontynuowali to jako systemowe podejście do kolejnego problemu, do kolejnego obszaru, którym chcemy również i zarządzać w taki sposób, aby stworzyć dla mieszkańców jakąś ofertę. Jeszcze raz chciałbym podziękować za to, że tak wielu mieszkańców i tak wielu gości dzisiaj zawitało w naszej gminie, zawitało na boisku w Męcince, że wspólnie spędzamy, myślę, w bardzo pożyteczny sposób ten czas. Thank you.